pierwszym momencie po wypadku uznałem, że jednak dalsze uprawianie sportu jest niemożliwe, bo jak niby z jednym okiem, kiedy miałem problemy z chodzeniem, mogłem w ogóle grać piłkę ręczną. W ogóle to odrzuciłem. Dopiero później po tygodniu czy dwóch, po rozmowach z kolejnym lekarzem, który powiedział, okej, być może możesz spróbować, zabezpieczymy ci prawe oko, spróbuj, dlaczego nie, może się uda, tak? Jeżeli będziesz grał w pierwszej lidze, może będziesz grał w trzeciej albo w czwartej, będziesz się dalej tym bawił, będziesz gdzieś przy tym sporcie. Mnie się na tyle udało wrócić do sportu, że grałem w Bundeslidze, że wróciłem do kadry i w zasadzie grałem tu w Kielcach też bardzo mocnym zespołem i wydaje mi się, że obecnie najmocniejszym, jakim grałem do tej pory w swojej karierze. I, no i mam wrażenie, że każdy już po prostu przeszedł do codzienności nad tym, że tak, no ma jedno oko, gra z jednym okiem, jest okej. Powiedziałeś, że nie zniósłbyś życia w klęsce. Nie wyobrażałem sobie tego, żeby każdego ranka wstawać i mieć poczucie w sobie, że nie dałem rady, że nie podniosłem się, że poddałem się, że nawet, że nie spróbowałem po prostu po tym wypadku wrócić do gry, tak? No bo też mogło być tak, że powiedziałem sobie nie, nie dam rady, nie chcę, a później po roku czy dwóch zadawać sobie pytanie dlaczego, nie? No więc wolałem spróbować i powiedzieć sobie, że robiłem wszystko, ale się nie udało i odejść niż po prostu. No, byłem po prostu zły, na tyle zły, że postanowiłem walczyć. Ale zły na los? Na wszystko. Na lekarza, który powiedział, że nie da rady się nic z tym zrobić. Kiedy powiedział mi, że teraz jeszcze zrobimy jedną operację i usuniemy gałkę, powiedziałem mu, że nic z tego. Opuszczam ten szpital i wracam do domu. No i też na los, tak, że kurczę, no, tak wszystko fajnie szło. Miałem w zasadzie wtedy 28 lat. Przedłużyłem kontrakt w Rhein-Neckar na kolejne 5 i byłem, mam wrażenie, u szczytu swojej kariery, swojej formy. I nagle stop, tak? Nagle wszystko się skończyło, nagle ktoś mi to zabrał. I się nie chciałem o to zgodzić, po prostu powiedziałem sobie, że nie, będę walczył i nie chcę być osobą, która właśnie kiedyś sobie powie, że tak, byłem, żyłem tym czymś, a nagle potem się to skończyło, także